Witajcie, witajcie. A w dzisiejszym materiale coś bardzo ciekawego. A mianowicie, jak to pięknie wygląda. Czołóweczka i prujemy. I jak już zaczęliśmy, to musimy to dokończyć. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Takie to piękności. Przyjechało to coś z piaskowania. Jest pięknie wypiaskowane. Taki fotelik. Taki fotelik. Taka ława, ona tutaj do góry nogami sobie leży. No i taka, nie wiem, to jest trójeczka pewnie. Mam to wyczyścić. I przemalować na taki rustykalny kolor. A jak to się będzie odbywać? No, tak jak wam zaraz zaprezentuję. Dokładnie w taki sposób. Trzeba to wszystko wytrzeć, bo to jest tak ostre po tym popiaskowaniu. Bardzo ładne, bo to jak widzicie tutaj jest pięknie, to ten pięknie jest to drewno wybrane. Ale jest tak ostre. Jeżeli tego nie wytrę dokładnie, to będzie to klient nie będzie zadowolony. W takim razie tarcie, a potem lakierowanie. No, pierwsza strona już pomalowana. Teraz chwileczkę czekam, żeby to wyschło i przekładam na drugą stronę. I tak to będzie wyglądać. No, jest całkiem. Super to wychodzi. No i pierwszy element pomalowany. Tak wygląda. Proszę bardzo. Bardzo pięknie. No, jeszcze zostały trzy. Jeszcze zostały te trzy. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Po wypiaskowaniu. Świetna sprawa. Świetna sprawa. No ale słuchajcie, co wam powiem, to wam powiem. Ale czyszczenie tego dęba po piaskowaniu. To po prostu. Uff, jest tak mozolna praca. Jeszcze trzeba uważać, żeby jakieś zdziory nie wbić, bo to się rozwala to drewno. To jest takie oporne. Ale cóż, trzeba trzeć. Trzeba to trzeć i trzeba to wytrzeć. Ponieważ gdyby to zalakierować bez takiego matowania, no to by była katastrofa. Podejrzewam, że klient by mnie wysłał z powrotem z tym do domu. Nie chciałbym mieć takiego czegoś. No czujesz, jakby sobie usiadł, to jakby się przykleił z Petrem do tego, to już by nie wstał.
tak to wszystko mozolnie wygląda. Tak to mozolnie wygląda, no ale efekty pojawiają się. Sami zobaczcie. Zaczyna się to robić piękne. To już przelakierowałem drugi raz lakierem bezbarwnym. I to już zaczyna być to, co ma być. Już jest ładnie, już jest gładko, jeszcze do końca nie wyschło, ale już jest gładkie. Natomiast to jeszcze jest troszkę takie rapate. Troszkę takie byle jakie jeszcze, ale to nic. Wyschnie i będzie git. No i ława już jest gotowa, polakierowana, pięknie. Już wszystko wyschło. Także tak to wszystko wygląda na samym końcu. Dziękuję za uwagę. Proszę o subiki, jakieś komentarze. Jakbyście tam mieli coś, to może coś możecie pokomentować. O, ten jest tu jeszcze taki surowy, jeszcze przed lakierem. Ale też to pięknie wygląda. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. No i tak sobie tutaj siedzę i tak sobie maluję. Taka to mozolna praca, ponieważ trzeba to dokładnie pozacierać wszystko. A tych otworków jest tak tutaj dużo po tym piaskowaniu. Strasznie ciężko idzie. Jakbyście kiedyś coś takiego robili, to pamiętajcie. Trzeba dużo czasu poświęcić na malowanie. Oczywiście, gdyby komuś przyszło do głowy takie rzeczy robić, to zapraszam do mojego sklepu. Tam można się zaopatrzyć w różne rzeczy, typu właśnie lakiery, papiery ścierne. Między innymi właśnie ten lakier, którym tutaj lakieruję, to jest Seekens w kolorze, to jest akryl, super, nie śmierdzi, szybko schnie i jest dobrej jakości. Ładnie, ładnie kolor, przyjmuje kolor, to wszystko koloruje. Oczywiście malując trzeba zawsze się starać wzdłuż słoja, nigdy w poprzek, żeby nie zostawały takie jakieś majaki niepotrzebne. A jak będziemy to malować wzdłuż słoja, to będzie wszystko super. Tak to właśnie mozolnie idzie. Mozolnie, ale pięknie. No to zaczyna wyglądać naprawdę super. Rewelacyjnie.